Dobry wieczór. Dziesiąty etap Giro d'Italia 2020 i mamy zwycięstwo tego pana, Peter Sagan. Słuchajcie, Peter Sagan skompletował zwycięstwa etapowe w wielkich turach. Wcześniej triumfował w Tour de France, we Vuelcie, wygrywał klasyki. Po raz pierwszy jedzie Giro d'Italia i na tym Giro, słuchajcie, w końcu wyszarpał etap. To jest piękne nie tylko dlatego, że to jest Peter Sagan, czy że to jakiś mistrz, zawodnik z takim wybitnym portfolio swoim, jakby wygrywa, kompletuje, bije kolejny rekord, robi, jakby osiąga następny kamień milowy w swojej karierze. Kontekst Petera Sagana, kontekst tego, co on zrobił na tym etapie, kontekst tego jego zmagania się z niemocą od ponad roku, tam są te wyliczenia, że to 400 ileś dni, bo on faktycznie po raz ostatni wygrał podczas Tour de France w zeszłym roku. To wszystko oczywiście jest ważne, ale słuchajcie, ten dziesiąty etap, który prowadził po wzgórzach Abruzji, on był świetny. To było takie ściganie w stylu vintage, naprawdę jak na dobrym wyścigu klasycznym, jak na najlepszych wyścigach etapowych. Sama akcja Sagana, zabranie się do ucieczki, do mocnej ucieczki z bardzo mocnymi zawodnikami, determinacja, jaką pokazał przez cały etap, gdzie jechał przeciwko wszystkim, bo budując przewagę, naprawdę musieli pojechać bardzo, bardzo mocno. Liczby podam wam za chwilkę. Musiał jechać bardzo mocno razem z tymi współuciekinierami, żeby zbudować przewagę na pierwszym podjeździe dnia nad peletonem. Ten peleton zaczął bardzo mocno ścigać, peleton prowadzony przez FDJ Groupama, czyli pomocników Arno Demara. Potem pałeczkę przejął zespół Emiratów, który prawdopodobnie miał pracować dla Ulissiego. To wszystko. Potem w ucieczce Sagan miał przeciwko sobie dwóch zawodników Movistaru, dwóch zawodników Ineosu. Oni wszyscy jechali przeciwko niemu. Naprawdę, Peter Sagan dzisiaj miał wszystkich przeciwko sobie, tak jak to często jest, ale chyba już był bardzo, bardzo zdeterminowany, żeby wygrać. Musiał dojść do bardzo wysokiej dyspozycji, ponieważ jakby forma, którą prezentował, i jadąc w ucieczce na płaskim, i potem pracując na podjazdach, potem broniąc się na kolejnych, te podjazdy w końcówce naprawdę były strome. To była taka kumulacja góra-dół, godna najcięższych wyścigów klasycznych, godna Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Flandrii. Bardzo strome takie ścianki, zjadliwe, do tego zaczął padać deszcz, było ślisko na zjazdach. Z tyłu kontratakowali górale, kontratakował Pello Bilbao, który naprawdę świetnie jeździ w takim terenie. Sagan mu się oparł. Bilbao został dogoniony przez grupę faworytów. Ta grupa faworytów topniejąca coraz bardziej, naprawdę ścigała się bardzo ostro. I Sagan odpierał kolejne ataki. Ścigał atakujących na zmianę rywali z ucieczki. Było tych, jak wspomniałem, było tych dwóch zawodników z Movistaru. Cataldo atakował po to, żeby Sagana zmęczyć. Sagan nie skakał za nim w jakiś szaleńczy sposób, ale cały czas robił gaz, robił tempo, żeby doganiać. Potem zawodnicy Ineosu, Swift, kiedy odpadł Gannagan, nadogonił, skontrował po to, żeby Swift mógł potem skontrować Sagana i nie dał rady. I Sagan ostatecznie zgubił Bena Swifta, nie dał się dogonić Bilbao, pojechał po ostatnich zjazdach naprawdę świetnie, tych mokrych, gdzie trzeba było być w 100% skupionym. I na płaskim utrzymał przewagę, mimo że tam w tej grupie za nim działy się również dosyć atrakcyjne dla widza rzeczy i również raz się zjeżdżali, raz rozjeżdżali, raz zwalniali, raz przyspieszali i Sagan dowiózł te około 20 sekund do mety i wygrał. Widać było na jego twarzy ulgę, widać było wysiłek. I teraz słuchajcie, obiecałem wam liczby. Na szczęście Velon, czyli ta organizacja zrzeszająca niektóre grupy zawodowe i stawiająca w dużej mierze na pewną transparentność, podaje, co następuje. Czas jazdy Petera Sagana dzisiaj 4 godziny, minuta 45 sekund, średnia prędkość 43,9 km na godzinę, średnia moc 330 W. Potem w różnych miejscach można znaleźć, ile Peter Sagan waży, między 78 kg w większych miejscach, natomiast Velon podaje w jednym miejscu waty na kilogram, z których wynika, że waży 75.
nie wygląda, ale kurczę, może po Tour de France faktycznie no, jest samą suchą masą mięśniową, więc zakładając, że waży 75, no to jest 4,4 wata na kilogram z 4 godzin jazdy. Atak, słuchajcie, atak ten, podczas którego zawiązywała się ucieczka na pierwszym podjeździe, 21 minut, 440 watów, czyli 5,8 wata na kilogram. I ostatni podjazd, kiedy bronił się przed Bilbao, niespełna 2 minuty, 580 watów, 7,73 wata na kilogram, to jest ta wartość, którą podał Velon. No i ta obrona przed ścigającą go grupą faworytów, dojazd do mety, tam niespełna 7 kilometrów, 9 minut, średnio 50 na godzinę, 430 watów, 5,73 watów na kilogram. To są wartości po prostu gigantyczne. Forma Petera Sagana, determinacja, no Słowak naprawdę wzniósł się dzisiaj na wyżyny. Liczby potwierdzają jakby wrażenie artystyczne, bo wrażenie artystyczne było no, wybitne. Widać było, że jedzie co ma, jedzie wszystko i musi się udać. I udało się. On jest postacią wybitną, on jest postacią wyjątkową. On powoduje, że kolarstwo staje się popularne w wielu miejscach. On jest idolem całej masy młodych ludzi, nie tylko młodych, ale dla młodych ludzi to jest najważniejsze. No i ma. Ma i w tym trudnym dniu, dla Giro d'Italia, w dniu, w którym ten wyścig stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, ponieważ dwie drużyny wycofały się ze względu na pozytywne testy wyników na COVID. Nie jedzie Steven Kreisweig, nie jedzie drużyna Mitchelton Scott, nie jedzie Michael Matthews. Pojawiają się informacje o jakichś niedociągnięciach organizatorów w organizowaniu tej bańki, w której wyścig ma być, bo prawdopodobnie zawodnicy zarażają się w hotelach, gdzie dostęp do nich mają goście hotelowi, cywilni, gdzie ten wyścig w ogóle jest tak sobie zorganizowany. Kolarstwo potrzebuje Petera Sagana, kolarstwo potrzebuje takich dni, w ogóle świat potrzebuje takich dni jak dzisiaj, takiego wspaniałego sportowego widowiska. Co oprócz Petera Sagana? No oprócz Petera Sagana mieliśmy bardzo dobrą i bardzo ciekawą rywalizację za jego plecami właśnie w grupie faworytów. Zwycięzcą dzisiaj jest Almeida, lider wyścigu, lider De Koenig Quickstep, młody Portugalczyk, który nie tylko się obronił, ale przejmował momentami inicjatywę. Znakomicie pojechał Domenico Pozzovivo, jego koledzy z grupy NTT. No, dyktowali wściekłe tempo i na tych wzgórzach. Dyktowali wściekłe tempo i robili wszystko, żeby Pozzovivo być może nawet wygrał etap albo powiększył, jakby odrobił część strat do Almeidy i do niektórych rywali powiększył nad innymi, ale złapał gumę i żeby dogonić, udało mu się dogonić, ale tak naprawdę musiał odpalić atak taki, tak dynamiczny, jak gdyby zdobywał przewagę. On dochodził do czołowej grupy, potem nawet poprawiał, więc widać, że Pozzovivo jest w znakomitej formie, przynajmniej na takich niezbyt długich podjazdach, no i to pokazuje, że może być groźny w najbliższych dniach, bez względu na to, jak wiele tych dni w Giro d'Italia jeszcze zostało. Więcej pecha miał Fuglsang. Fuglsang również złapał gumę, no w deszczu łatwiej jest o gumę, w deszczu wszystkie jakby ostre rzeczy wchodzą w opony, nawet w opony, czy wszystkie wchodzą jak w masło, więc łatwiej o taki defekt. No i Fuglsang stracił minutę 15, więc jakby te jego perypetie w wielkich turach trwają. No i Fuglsang stracił kontakt. Taktycznie stawia go w gorszej pozycji. Parę sekund nadrobił Brandon McNulty. No i kłopoty miał Van Hauke, który przeżywał trudne chwile dzisiaj. W związku z tym Almeida jest liderem w klasyfikacji nie tylko generalnej, ale i młodzieżowej. Drugi jest Jay Hindley z Sunwebu. Zobaczymy też, ile ten Sunweb jak daleko zajedzie ze względu na obecność COVID-u w tej drużynie. W klasyfikacji generalnej na dzisiejszym etapie bardzo dobrze Rafał Majka, bardzo czujnie pilnuje Nibalego,
pilnuje Furzanga, pilnuje Keldermana, także świetnie. No widać, że z Patrykiem Konradem jadą z dala od siebie. Jak to będzie w górach, zobaczymy. Ja myślę, że czasówka będzie bardzo ważna. Trzymamy kciuki, bo Rafał Majka potrafi takie czasówki jeździć. Tak czy inaczej, dzisiaj gratulował Peterowi Saganowi na mecie. Oni się dość dobrze dogadują, więc też myślę, że morale w drużynie Bory zdecydowanie pójdzie w górę. Jutro jest etap płaski. No, Demar jest faworytem. Zobaczymy, ile sił zostawił Sagan na dzisiejszym etapie. Jeżeli jutro byłby w stanie uczestniczyć w sprincie po takim ciężkim dniu jak dzisiaj, no to będzie tym większy szacunek dla niego. Ale no może się może w ogóle odrodzi się psychicznie, zobaczymy. To są jedne z ostatnich dni wyścigowych w tym roku, następne dopiero na wiosnę i też nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo, czy sezon zacznie się wcześniej w zimie, gdzieś tam w ciepłych krajach. No nie wiadomo, co będzie, tak? No wszyscy żyjemy z dnia na dzień, kolarze ścigają się z dnia na dzień, więc każdy dzień i każde zwycięstwo jest na wagę złota, czy też na wagę różu. Tyle ja dzisiaj, naprawdę to było wspaniałe ściganie, świetny etap, jeden z tych, które faktycznie przejdą do historii kolarstwa ze względu na to, jak był rozgrywany, kto wygrał i w jakim stylu wygrał. Uff, długo dzisiaj, ale było warto. Dziękuję Wam bardzo, naprawdę świetny, świetny dzień, mimo że zaczął się ponuro. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.